Nazywam się Ewa Okińska, ja mam ten ogromny przywilej dzisiaj podzielić się z wami dobrą nowiną, wiecie? Chcę wam dzisiaj powiedzieć bardzo dobrą nowinę, najlepszą jakąkolwiek możecie usłyszeć, że jest dla was ratunek, ludzie. Jest dla was ratunek w imieniu Jezus. On jest drogą, prawdą i życiem i nie ma innego zbawienia, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Ja dzisiaj chcę wam zadać pytanie, bo na pewno większość z was słyszała o Jezusie. Jak nie w domu, to na lekcjach religii, ale mam do was pytanie, czy poznaliście go osobiście? Czy tylko o nim słyszeliście? Bo ja poznałam go osobiście. Jezus Chrystus żyje. On jest jedynym królem i panem. Ja go poznałam osobiście, kiedy byłam w totalnym dołku, kiedy żyłam w odrzuceniu, kiedy żyłam w kompleksach, kiedy bałam się kolejnego dnia, kiedy nie potrafiłam sobie poradzić w swoim życiu, kiedy żyłam w systemie uczynków, że jeśli ja będę dobra, to ktoś też może będzie dla mnie dobry, kiedy nie potrafiłam poradzić sobie w relacjach, kiedy miałam problemy w rodzinie, kiedy chciałam popełnić samobójstwo, on do mnie przyszedł. Jezus Chrystus przyszedł do mnie w miejscu całkowitego, totalnego rozwalenia w moim życiu. On przyszedł do mnie wtedy, kiedy tak naprawdę nie było dla mnie żadnego innego ratunku. On do mnie przyszedł i on mnie zmienił. Ja jestem nowym stworzeniem. Dzisiaj jestem córką Boga. Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha i jestem nowym stworzeniem w Jezusie, bo tak mówi Boże Słowo. Mam pytanie, czy ty doświadczyłeś tego samego? Bo jeśli tylko i wyłącznie słyszałeś o nim, to mam dla ciebie taką informację, że za słyszenie nie będziesz zbawiony. Jeśli tylko słyszałeś o nim, ale nic dalej nie zrobiłeś z tą informacją, to niestety to ciebie nie zbawi. Bo zbawienie jest proste, jest przez wiarę. Wiecie, Bóg jest wszędzie. On mnie usłyszał, bo on jest Bogiem żywym. On jest Bogiem żywym i przychodzi wtedy, kiedy wy go chcecie. On przychodzi tylko wtedy, kiedy wy go chcecie. On się nikomu nie narzuca na siłę. On czeka na to, kiedy podejmiecie decyzję, kiedy wy zaprosicie go do swojego serca i życia. Bóg jest wszędzie. On nie jest tylko w kościołach. On jest wszędzie. On jest na śmietnikach. On jest w burdelach. On jest w każdym miejscu i on czeka na każde serce. I on każdego człowieka kocha. Bóg tak bardzo umiłował świat, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nikt nie zginął, ale żeby miał żywot wieczny. Tylko ten, kto pamięta się, będzie zbawiony za darmo z łaski. Wiecie, ciebie i Boga tak naprawdę jest tylko jedna rzecz ogranicza. Jest tylko jeden problem między tobą a Bogiem. To jest problem po twojej stronie. To jest grzech, egocentryzmu. To jest niezależność od Boga. Bóg już tak bardzo, już dawno załatwił tą sprawę. Przez Jezusa Chrystusa on załatwił sprawę grzechu. Ale ty musisz podjąć decyzję, czy ty chcesz się z nim pojednać, czy ty chcesz narodzić się na nowo. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Pójdziesz do piekła, mam dla ciebie taką nowinę. Z dobrych uczynków nikt nie narodzi się na nowo. Mam dla ciebie taką nowinę, że nie ma czegoś takiego jak czyściec. Nie prześlizgniesz się do nieba. Tylko Jezus Chrystus, tylko on jest Zbawicielem i on jest jedynym ratunkiem. I wiecie, co to oznacza? Nie chodzi tylko o zbawienie, że pójdziesz do nieba, tak, ale chodzi jeszcze o coś innego. On jest Zbawicielem, on jest ratunkiem w każdym momencie twojego życia. On przychodzi jak petarda, kiedy tylko zawołasz jego imienia. On przychodzi i on zmienia wszystko, bo on jest mocą. On jest tym, który żyje. On może dzisiaj zmienić twoje życie, jeśli tylko zechcesz. Jeśli tylko dzisiaj zechcesz, możesz pojednać się z nim. Dlatego, że on wyciąga do ciebie swoją rękę. Bóg jest zawsze, zawsze otwarty na relacje z człowiekiem. Ale to człowiek, on ma wolną wolę i on sam decyduje o tym, że on chce poznać Boga. Dlaczego zmagasz się sam? Dlaczego zmagasz się sam ze swoim życiem? Jest ratunek w imieniu Jezus. Nie musisz być chory, nie musisz być zniewolony, nie musisz mieć depresji, nie musisz mieć problemów, nie musisz być biedny. Wiesz, że możesz być szczęśliwy? Wiesz, że możesz mieć szczęśliwe życie zwycięskie tutaj na ziemi? Wiesz, że niczego nie musisz się bać? Wiesz, że możesz być szczęśliwy, możesz szczęśliwy kłaść się spać i szczęśliwy wstawać rano, możesz marzyć, możesz cieszyć się każdego dnia, wiedząc, że twoje imię jest zapisane w księdze żywota. I nie mówię tutaj o jakichś religijnych bzdetach. Ja tutaj nie mówię o religii, bo religia to jest chłam. Jakakolwiek religia to jest chłam. Bóg nie ma nic wspólnego z religią. Bóg nie ma nic wspólnego z religią. On ma coś wspólnego z relacją. On chce relacji. On chce relacji z tobą. On cię tak bardzo kocha. On cię stworzył na swój obraz i podobieństwo. I ty dzisiaj podejmij tą decyzję. Jest napisane, że jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uznasz, że Bóg zbudził go z martwych, będziesz zbawiony. To jest tak proste. Ewangelia jest tak prosta. Od 2000 lat nic się nie zmieniło. To ludzie to komplikują w swoich głowach. A to jest takie proste. Wystarczy pojednać się dzisiaj z Bogiem. Zmieni się całkowicie twoje życie. Narodzisz się na nowo. Dzisiaj jest dzień łaski, dzień
dzień zbawienia. Dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. Dzisiaj możesz nas wystawić na próbę. Jesteś chory, zniewolony, chodź do nas. Chodź, przekonaj się o Bożej mocy, bo zbawienie jest dostępne dla Ciebie cały czas. Dopóki jest to, co nazywa się dzisiaj, przyjdź i podejmij tą decyzję. Nie odwlekaj tego, bo nie wiesz, co będzie jutro. Dzisiaj podejmij tą decyzję, przyjdź do nas i porozmawiaj. Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Amen.